Dzień dobry. Przed nami kolejne już szóste spotkanie ze sztuką pierwszej połowy XX wieka, właściwie spotkanie zamykające w dużej mierze ten fragment sztuki nowoczesnej, bowiem dzisiaj jakby dopełnimy tego, co się od pierwszej części działo. I do omówienia jeszcze zostanie nam tylko sztuka polska okresu pierwszej połowy XX wieku oraz architektura XX wieku. Co dzisiaj zatem czeka nas? Chciałem zwrócić uwagę na zmianę w tytule. Już nie ma awangard, tylko sztuka pierwszej połowy XX wieku, bowiem niecałość materiału, który zaprezentuję, kwalifikowałaby się jako określenie do określenia awangardowa. Pewne zjawiska w sztuce, które miały miejsce do wybuchu II wojny światowej, bowiem nie wszystkie miały tylko i wyłącznie poszukujący, nowatorski charakter. Będziemy świadkami, jak właśnie w latach 30. ten pęd awangardowości zostanie przyhamowany w krajach, w których w wyniku przemian politycznych do władzy dojdą dyktatury, a więc na przykład faszystowskie Włochy, narodowo-socjalistyczne Niemcy, czy socjalistyczny Związek Republik Radzieckich, czyli Rosja Sowiecka, w trakcie zwłaszcza rządów dyktatury Stalina. W tych krajach poszukiwanie awangarda było często działaniem na granicy bezpieczeństwa życia i wolności artystów. Czyli krótko mówiąc, w tych krajach poszukiwania i eksperyment artystyczny był zabroniony, a artyści szykanowani czy wręcz zamykani w więzieniach, a nawet zdarzało się, że i pozbawiani byli życia za taką właśnie formułę, którą chcieli w sztuce tworzyć. No ale nie wybiegajmy w przyszłość, zaczynamy. Przed nami spotkanie z jeszcze jednym jakby zjawiskiem przedwojennym o charakterze awangardowym, który kształtował się w Europie, a konkretnie na terenie Niemiec, które po wojnie przegranej przez Niemcy w I wojnie światowej znalazły się w ogromnym, kompletnym kryzysie, zapaści, także gospodarczej, ale ta zapaść miała też głęboki wpływ na nastroje społeczne, a w szczególności na radykalizowanie się tych postaw społecznych. Objawiło się to między innymi próbami wywołania rewolucji na wzór tej, która się zdarzyła w Rosji. W Berlinie tuż po zakończeniu I wojny światowej dochodzi do zbrojnego zrywu o charakterze właśnie rewolucji bolszewickiej, zorganizowanej oczywiście przez Partię Komunistyczną Niemiec. Tym razem nie wyszło, bo tworzona już wówczas nowa forma państwowa Niemiec, czyli jak to potem nazwano Republika Weimarska, czyli Niemcy demokratyczne, miały na tyle jeszcze możliwości kontrakcji regularnych wojsk i policji, żeby ten bunt zdusić w zarodku i nie pozwolić się mu rozwinąć. Ten radykalizm też oczywiście dał sobie znać w latach 30., gdy w 1933 roku metodą już całkowicie legalną, czyli w wyniku wyborów do parlamentu, większość zdobyła partia Adolfa Hitlera i w ten sposób zgarnęła władzę, której już postanowiła nie oddawać. Zatem nasz obszar, po którym się czasowy, którym się będziemy teraz poruszali, to są właśnie głównie lata od 1919-20 roku do 1933.
Wtedy to wśród artystów niemieckich, których część była wcześniej związana z kierunkami ekspresjonistycznymi, czy to w Der Blaue Reiter, czy De Bricke, albo związana z środowiskiem dadaistycznym, teraz skupiła się wokół nowego tworu, który po niemiecku został okrzczony terminem Neue Sachlichkeit, czyli nowa rzeczowość. Co się kryje pod tym dziwnym określeniem? Otóż kryje się kierunek w sztuce niemieckiej, który łączy elementy ekspresji i bluźnierstwa i anarchii dadaistycznej z realizmem. Dlatego też czasami ten kierunek bywa też określany jako realizm magiczny. Artyści, którzy go tworzyli, uznawali, że dotychczasowe formy aktywności, takie jak właśnie ekspresjonizm, abstrakcjonizm, oddalają się za bardzo od rzeczywistości, a tymczasem jest ona na tyle naładowana mocą i energią i różnego rodzaju napięciami, że artysta powinien jak sejsmograf na te właśnie trzęsienia ziemi jakby w duszy narodu reagować i dawać im artystyczny wyraz. Dlatego też artyści zaczynają przedstawiać w sposób zdeformowany, zaburzony, często satyryczny rzeczywistość Republiki Weimarskiej i tworzą tutaj dzieła szczególnie prowokacyjne, często pod względem politycznym czy obyczajowym. Wśród twórców nowej rzeczowości odnajdziemy przedstawicieli na przykład dadaizmu, jak Otto Dix czy Georg Grosz, albo ekspresjonizmu, jak Max Beckmann chociażby. Pojęcie nowa rzeczowość zostało wyczarowane przez tym razem krytyka sztuki, dyrektora Muzeum Sztuki w Mannheim, który użył tym określeniem, zatytułował wystawę w 1923 roku, w której właśnie te prace zostały pokazane. Zacznijmy od Ottona Dixa, którego jeden obraz w ramach dadaizmu berlińskiego pokazywałem. Teraz przyjrzymy się jeszcze jego innym dziełom, wśród nich Tryptyk Wojna z 1929-1932 roku. Forma ewidentnie nawiązująca do dawnych ołtarzy ze skrzydłami, czy wieloskrzydłych, tym razem tryptyków. Ale zamiast postaci świętych, które w takiej formule pojawiały się najczęściej, teraz widzimy apokalipsę I wojny światowej, którą Otto Dix odtwarza w swoisty, wizyjny sposób, ale w oparciu o swoje własne, osobiste doświadczenia. Ottona Dixa oczywiście wcielono do armii i pognano na front zachodni, dlatego też walczył on między innymi pod Verdun, dochrapał się tam, zdaje się, stopnia kaprala, no i naoglądał się tej makabry wojennej, o której w swoim czasie mówiłem. I dlatego taki też charakter przerażającej wizji apokaliptycznej teraz właśnie daje dowód, tworząc ten wspaniały obraz. Otto Dix był artystą wybitnie wyczulonym jakby na te procesy, które dzieją się w społeczeństwie. Obserwuje także, patrząc na samego siebie i swoją rodzinę, oto podwójny portret rodziców artysty z 1924 roku. Starzejący się rodzice siedzą na kanapie w salonie, ale patrząc na ich zmęczone, spracowane, zdeformowane twarze już jakby wiekiem i czasem, dostrzegamy właśnie jakby tę grupę drobnego mieszczaństwa, z którego środowiska wywodził się Otto Dix, które w wyniku tych tragicznych zdarzeń związanych z I wojną światową, kryzysem i tak dalej, stracili praktycznie podstawy swojego bezpieczeństwa życiowego, jako właśnie tacy ludzie pełni rezygnacji, poczucia przegranej siedzą tutaj patrząc
w naszą stronę. Do najsławniejszych obrazów Ottona Dixa zaliczymy portret dziennikarki berlińskiej Sylwii von Harden, który w Paryżu w Muzeum d'Orsay można oglądać. Przepraszam, nie d'Orsay, tylko Centre Pompidou. Przedstawiona tutaj kobieta siedzi przy stoliku kawiarnianym na tle intensywnej czerwieni ścian, sama ubrana zresztą w taką trochę workowatą, kraciastą czerwoną suknię. Wygląda dość przerażająco. Artysta dokonuje tutaj daleko idących zaburzeń proporcji czy anatomicznych zachwiań w tworzeniu tego wizerunku kobiety, odbierając jej właściwie wszelkie jakby atrybuty, nawet pewnej zmysłowości, nadając jej jakiś taki dość odrażający charakter z tym monoklem wokół, intensywnym makijażem, krótko wystrzyżoną fryzurą, co było akurat wówczas dość popularne wśród kobiet, tak zwana chłopczyca, tym papierosem w dłoni i leżącym pudełkiem papierosów i zapałkami na stoliku. Jak wyglądała Sylwia von Harden? Lepiej może nam podpowiedzieć fotografia, którą właśnie teraz oglądamy. Georg Grosz. Też mieliśmy już okazję się z tym artystą zakumplować wcześniej. Teraz nam się pojawia jako przedstawiciel Neue Sachlichkeit, czyli nowej rzeczowości. I w tej jak gdyby przegródce umieścimy takie obrazy jak Podpory społeczeństwa. To oczywista satyra na panującą w Republice Weimarskiej sytuację polityczną z wielkim kapitałem, politykami, sędziami, armią, które tworzyły taki układ wzajemnie wspierający się i jak to Grosz, czyli twórca o lewicowych poglądach, dręczący społeczeństwo. Część prac powstała w tym okresie Georga Grosza, to są jakby na bieżąco realizowane akwarelowe szkice ulicznych scen, często tytułowane nazwami ulic, przy których się te wydarzenia rozgrywają. Ukazują one najczęściej właśnie w takie skonfrontowane sytuacje uliczne, gdzie obok właśnie wyelegantowanego towarzystwa nowej burżuazji, robiącej biznesy i kokosy w tych czasach kryzysu, pojawiają się albo starcy emeryci lub weterani wojenni, żebrzący i kompletnie ignorowani. Max Beckmann na koniec jeszcze tego spotkania, artysta, którego twórczość wcześniejsza wiązała się z ekspresjonizmem i którego elementy ekspresji pozostaną w jego dziełach, ale też nabiorą takiego kontekstu polityczno-społecznego. Spojrzymy na tryptyk zatytułowany Od prawa, w której artysta buduje jakby opowieść o micie argonautów i wyprawie po złote runo, ale konfrontuje to także z innymi wątkami wziętymi czy to z ikonografii chrześcijańskiej, scenami rodzajowymi czy wątkami właśnie też religijnymi. Kolejna praca, też mająca charakter tryptyku, czyli trzech części, Karnawał. Język malarski Beckmana jest oparty na takim mocnym, kontrastowym budowaniu form, niemal jakby uproszczonych do takich sylwetowych struktur, silnych kontrastach barw, podkreślaniu konturu, no i oczywiście tym pośpiesznym, szybkim, szkicowym malowaniu. Artyści, zwłaszcza z grupy kierunku Nowa Rzeczowość, wykazali się dużym instynktem wyczucia nastrojów, które stopniowo zagęszczając się, torowały drogę dojścia do władzy Adolfowi Hitlerowi. 1933 rok, Otto Dix maluje obraz zatytułowany Siedem grzechów głównych,
w którym pojawia się charakterystyczna postać z wąsikiem, tylko że w osobie jakby małego dziecka. To oczywiście od razu odczytano jako karykatura Adolfa Hitlera. Za powstawanie tego typu dzieł oczywiście artyście groziło pójście do obozu koncentracyjnego, no i śmierć tam w wyniku warunków i wyniszczającej pracy, jaką byli więźniowie w obozach obarczeni. Otto Dix oczywiście uniknął tego losu, bo dokonał szybkiego jak gdyby wyjazdu z Niemiec i udał się na emigrację i w ten sposób jakby znalazł się poza zasięgiem możliwości pojmania go i zniszczenia przez nazistów. Georg Grosz również opuszcza Niemcy, ale w 1944 roku, kiedy już wojna wyraźnie przechylała się na stronę aliantów, Georg Grosz maluje Hitlera w piekle, w tej apokaliptycznej wizji, która już jest jakby swego rodzaju wstępem do podsumowania skutków i konsekwencji wojny. No ale właśnie, zanim wojna ostatecznie jakby zdemaskowała zbrodniczy charakter wprowadzanej w Niemczech dyktatury nazistowskiej, zarówno w Niemczech, jak i w innych krajach został przeprowadzony swoisty eksperyment artystyczny, którego zadaniem było oczywiście nie stworzenie nowego języka sztuki, ale stworzenie języka, który świetnie spełniałby rolę propagandową, albowiem te wielkie totalitarne dyktatury, jakie zaczęły tworzyć się w realiach okresu międzywojennego w kolejnych państwach Europy, potrzebowały sztuki jako swego rodzaju oręża do zawładnięcia wyobraźnią i umysłami zniewolonych poddanych, którym właśnie serwowano specyficzną sztukę, by kształtować ich sposób myślenia. Dlatego też wszelka wolność artystyczna była tutaj niedopuszczalną zbrodnią, za którą władze totalitarne ścigały i karały artystów. Co w zamian proponowały? No właśnie. Najpierw spójrzmy na te kraje, w których te dyktatury się rozwinęły do wybuchu II wojny światowej w 1939 roku. O właśnie. Związek Sowiecki na wschodzie, Europa Środkowa i Zachodnia, Niemcy nazistowskie. Do tego jeszcze trzeba byłoby dodać Włochy faszystowskie, no i Hiszpania, którą po zwycięstwie miał w swojej garści generał Franco, który na szczęście dla siebie, gdy Hitler parł już wyraźnie do wywołania światowego konfliktu, zdystansował się od swojego niedawnego sojusznika i protektora i dlatego też po zakończeniu II wojny światowej Hiszpania nie była objęta jakby sankcjami, konsekwencjami, jakie spotkały inne państwa, które z Hitlerem były w aliansie. Tak miałaby wyglądać Europa widziana oczami Hitlera z tymi państwami, które miały pozostać na mapie Europy. Cała reszta to była już przestrzeń zdobytczna, potraktowana jako należny łup dla totalitarnej dyktatury. Adolf Hitler, tak jak wcześniej włoski dyktator Mussolini, bardzo żywo interesował się sztuką i chciał jej nadać bardzo wyraźne piętno, ale także oczywiście o wiele silniej niż we Włoszech, gdzie Mussolini miał pewne powiązania z awangardowymi w swoim czasie futurystami, którzy w pewnym momencie opowiedzieli się po stronie Mussoliniego i stali się faszystami. Tutaj akurat w Niemczech sztuka eksperymentująca, sztuka awangardowa była traktowana jako sztuka wynaturzona,
zdemoralizowana, sztuka psychicznie chora, zaburzona. I takiej formule tę sztukę postanowiono sprzedać społeczeństwu. W roku 1937 odbyła się wystawa, która miała potem swoje kolejne wcielenia, zatytułowana Wystawa Sztuki Wynaturzonej, po niemiecku Entartete Kunst. Ta wystawa miała miejsce w Monachium, w budynku Instytutu Archeologicznego. Oto plakat do tej wystawy, bowiem na tej wystawie zgromadzono zgarnięte ze zbiorów publicznych, z galerii i muzeów, ale także skonfiskowane od prywatnych kolekcjonerów dzieła twórców awangardowych, na przykład Austriaka Oskara Kokoszki, który stworzył swój autoportret zatytułowany Artysta zdegenerowany. Ta wystawa została otwarta z wielką pompą przez najwyższych notabli partyjnych z mistrzem propagandy Goebbelsem na czele, którego zresztą urząd tę wystawę bezpośrednio jakby nadzorował. Potem oczywiście na tę wystawę waliły tłumy Niemców, którzy patrzyli na te dzieła i karmieni byli propagandą, która miała udowodnić, że te dzieła to jest wynik zaburzeń psychicznych, umysłowych czy degeneracji rasowej, no bo też tutaj czynnik pochodzenia żydowskiego był brany szczególnie pod uwagę. Obok zdeformowanych zdaniem nazistów przedstawień postaci ludzkich u ekspresjonistów czy kubistów pojawiały się w tym kontekście zrobione zdjęcia medyczne różnych zaburzeń fizycznych czy deformacji ciała ludzkiego jako właśnie dowód, że to taka właśnie wynaturzona formuła legła u podstaw takiej sztuki. Na wystawę oczywiście w swoim czasie też nawiedził Adolf Hitler, który tutaj widzimy, jak jest oprowadzany po tych salach, by właśnie o tym się dowiedzieć. A to już przykłady dzieł, które zostały wystawione na tej wystawie, między innymi obrazy Pabla Picassa się tam znalazły. No i to, o czym mówiłem, te konfrontowane z tym fotografie medyczne. Jeszcze jeden fragment z tej wystawy, na której mieliśmy okazję zobaczyć dzieła niemieckich ekspresjonistów. Od razu rozpoznajemy, mam nadzieję, oczywiście obrazy Kirchnera, w tym oglądany i analizowany niedawno Kobiety na ulicy. A dalej z kolei dzieła Emila Noldego, na tle których możemy oglądać właśnie twórcę propagandy niemieckiej, czyli Goebbelsa, w głębi chociażby ten obraz z cyklu Maria Egipcjanka. Niezwykłe zderzeniem jest, że w tym samym czasie, w tym samym roku dokładnie, odbyła się analogiczna wystawa z kolei w drugim totalitarnie rządzonym kraju, czyli w Związku Sowieckim. W Galerii Tietjakowskiej, która na co dzień prezentowała dzieła sztuki rosyjskiej, wyeksponowano wystawę zatytułowaną Burżuazyjna sztuka w zaułku formalizmu i autonegacji. Tu z kolei napiętnowane zostały dzieła artystów rosyjskich. Bez trudu rozpoznajemy dzieła Malewicza, Czarny Kwadrat czy Kandyńskiego. Co miało być jakby alternatywą dla tej zdegenerowanej sztuki artystów awangardowych? Sztuka oparta na formułach klasycznych. Znowu wracamy do nowej reinterpretacji formuł wziętych z antyku. Oczywistym najbardziej dla takiego właśnie takiej inspiracji była sztuka faszystowskich Włoch. Oglądamy tu rzeźby znajdujące się na stadionie na obrzeżu Rzymu zniesionym w 1932 roku z okazji wystawy olimpiady i grupę muskularnych
mężczyzn, którzy stają się jakby personifikacjami rzymskich prowincji, a jednocześnie mają właśnie tę masywność i potęgę faszystowskiego nowego obrazu sztuki włoskiej. Podobny charakter ma oczywiście sztuka niemiecka. Oto przykład już sztuki nazistowskiej, rzeźba Odrodzenie, która jest sztuką jakby czystą rasowo i propagującą ten nowy germański świat tworzony właśnie zgodnie z ideowymi i politycznymi założeniami partii Adolfa Hitlera. W 1937 roku, kiedy trwała jeszcze wystawa sztuki wynaturzonej, zorganizowano w Monachium wielki pokaz też sztuki zdrowej, jak to wówczas głoszono. Ten pokaz otwierała wielka parada, w której na platformach prowadzone były dzieła uznane za takie wzorcowe, na których teraz trzeba się było opierać przy tworzeniu swoich prac. Znowu oczywiście pojawiają się te odwołania do antyku z podkreśleniem jakby mocy i fizycznej siły. Ulubieńcem Hitlera był rzeźbiarz Arno Breker, którego teraz właśnie na zdjęciu oglądamy, kiedy tworzy jedną ze swoich prac, a obok Prometeusz Breckera, rzeźba, która stanęła przed wejściem do nowej kancelarii III Rzeszy. Tu widzimy z kolei, jak Brecker portret wykonał wizerunek Hitlera, który był potem masowo powielany, a tutaj z kolei pracuje przy portrecie architekta Alberta Speera, hitlerowskiego dygnitarza i przyjaciela Hitlera. A tu już widzimy, jak właśnie wytwarzana jest na skalę masową na podstawie tego pierwowzoru Breckera głowa Hitlera. Malarstwo dokładnie tak samo odwołuje się do tych tradycyjnych formuł, tyle że bardziej renesansu czy realizmu. Oczywiście w pewnym umiarkowanym stopniu penetrującego obraz świata czy rzeczywistości, raczej kreującego go w wymiarze niemal sakralnym. Oba wizerunki Hitlera przypominają niemal obrazy świętych z ołtarzy wzięte. Do aranżacji jakby propagandowej zaprzęgnięto także wielkie działania przestrzenne. Pokazywany przed chwilą Albert Speer był architektem projektującym Nowy Berlin, wielkie budowle, właśnie między innymi Kancelarię III Rzeszy. To również tworzył na potrzeby partii i Hitlera wielkie widowiska z wykorzystaniem światła, potężnych reflektorów, służących potem jako penetrujące niebo w czasie wojny przeciwlotnicze światła, ale tutaj z nich wyczarował w Norymberdze podczas jednego z najbardziej sławnych takich właśnie widowisk hitlerowskich całą katedrę światła na niebie ze słupami rozświetlonymi. W tej mrocznym czasie spora grupa artystów dała się jakby wprzągnąć w tę procedurę propagandy hitlerowskiej. Wśród nich były osoby niewątpliwie wybitnie uzdolnione, tak jak na przykład Leni Riefenstahl, która była naprawdę bardzo zdolną reżyserką filmową i fotografką. To właśnie z jej tworem były między innymi takie dzieła, jak właśnie filmy propagandowe Triumf Woli, jeden z najobrzydliwszych filmów hitlerowskich, których zadaniem było właśnie pokazanie żydowskiego światowego spisku, przeciwko któremu trzeba było się, prawda, przeciwstawić i który potem był uzasadnieniem całego Holokaustu. Film powstał w 1935 roku. To kadry z tego filmu, ukazujące właśnie też potęgę państwa hitlerowskiego i wielkich imprez organizowanych z udziałem tysięcy ludzi. Leni Riefenstahl także była autorką serii fotografii wykonanych w Berlinie, kiedy doszło do
otwarcia tam igrzysk olimpijskich w 1936 roku. Te zdjęcia należą do klasyki fotografii dwudziestowiecznej, ale za nimi stoi autorka, nazistka. Przeskakujemy do drugiego wielkiego, potężnego imperium zła, które ukształtowało się w Europie w latach 30. To oczywiście Związek Sowiecki. A tu z kolei artyści zostali jakby zniewoleni stworzoną doktryną artystyczną nazywaną socrealizmem. To skrót oczywiście od w pełni rozwiniętej nazwy, która brzmi realizm socjalistyczny. Pod tym pojęciem rozumiem kierunek w sztuce radzieckiej, a po II wojnie światowej także w pozostałych państwach socjalistycznych, bo pamiętajmy, że strefa wpływów po II wojnie światowej państwa rosyjskiego została niepomiernie rozwinięta o kraje takie jak na przykład Polska, Węgry, Czechy, Czechosłowacja, połowa Niemiec, czyli NRD, Rumunia, Bułgaria i przez pewien czas także Jugosławia. I w tych to krajach w latach 50. wzorem państwa sowieckiego także wprowadzano jako obowiązkową doktrynę z realizmu socjalistycznego. Ten kierunek został ogłoszony przez wybitnego pisarza rosyjskiego Maksyma Gorkiego w 1934 roku na zjeździe pisarzy radzieckich, a potem na skutek zarządzającego kulturą ministra sekretarza Andrija Żdanowa rozszerzono go na wszystkie dziedziny sztuki. Podstawowa i jedyna metoda twórczości artystycznej wyrażającej się w realistycznej, czyli narodowej formie i socjalistycznej treści zgodnie z ideami marksizmu i leninizmu. Tak brzmiała podstawowa jakby formuła sztuki, która teraz miała w państwie sowieckim obowiązywać. Oto zdjęcie Paryża. Co tutaj, skąd tu się nam wziął Paryż? Otóż w 1937 roku, tym samym strasznym roku, gdzie były te dwie potworne wystawy w Moskwie i w Monachium, odbyła się wielka wystawa światowa w Paryżu. Tuż nad Sekwaną, nieopodal mostu wiodącego w stronę wieży Eiffla, znalazły się umieszczone naprzeciwko siebie dwa pawilony. Jeden to był pawilon niemiecki, już właśnie kształtowany przez Alberta Speera jako w duchu narodowego socjalizmu, a drugi pawilon to pawilon sowiecki, gdzie mamy do czynienia z jednym z najbardziej takich reprezentatywnych symboli sztuki socrealistycznej, ogromnych rozmiarów parę rzeźbiarską, robotnik i kołchoźnica, który wieńczy gmaszysko właśnie pawilonu sowieckiego. I teraz już oglądamy tę rzeźbę autorki pani Mukiny, także już w mniejszej wersji, jako rzeźbę muzealną obecnie w Tietjakowskiej Galerii do obejrzenia. Stworzony tutaj jakby monumentalny obraz sojuszu robotniczo-chłopskiego, strasznie władzy odpowiadający, został potem jeszcze powtórzony po zakończeniu wystawy w Paryżu w Moskwie. I wówczas ustawiono taką ogromną figurę jako pomnik w przestrzeni publicznej. Tak się dzisiaj po remoncie on prezentuje. Jako przykład malarstwa socrealistycznego posłuży nam obraz Izaka Brodskiego, Lenin w Smolnym. Sama forma malarska to oczywiście realizm w duchu XIX-wiecznym. Zero szans na jakikolwiek eksperyment. Wiernie, gładko, niemal w akademickim fini stworzone dzieło. A propagandowa treść, no oczywiście, Lenin siedzi sobie w Pałacu Smolnym, który był przez pewien czas jego głównym miejscem pracy, ale nie jest przy biurku czy w trakcie działań jako przywódca państwowy. Ma tak zwaną chwilę oddechu. Stąd przysiadł sobie w fotelu, ale jak widzimy, nie może nawet tej chwili spędzić na poświęcić wypoczynkowi, tylko znowu coś tam pisze, skrobie, jakby budował nieustannie wizję świetlaną dla swojego kraju i społeczeństwa. Typowa hagiografia, czyli taka właśnie propaganda quasi-religijna, prawie religijna,
uprawiana tutaj wokół przywódców partyjnych. Ten sam artysta i dwa wizerunki Lenina i Józefa Stalina powstały parę lat później, gdy ten dyktator zajął miejsce twórcy państwa sowieckiego po jego wycofaniu się z aktywności i śmierci potem. Oczywiście te dwa giganty, jakie wyrosły w Europie, musiały nieuchronnie być skazane na konfrontację, na starcie. Z początku oczywiście udawało się im także współpracować, dzięki czemu między innymi wybuchła I wojna światowa, bowiem gdyby Adolf Hitler nie miał tajnego porozumienia ze Stalinem, to nie wiadomo, czy by się zdecydował na rozpoczęcie wojny od razu na dwóch frontach, zachodnim i wschodnim. I wiemy też, że kiedy już zajmował Polskę, w pewnym momencie 17 września wojska sowieckie przekroczyły granicę wschodnią i zajęły część terytorium ustaloną właśnie w ramach tego paktu między Niemcami a Rosją, zawartym paktu Ribbentrop-Mołotow. Kiedy armie obie, niemiecka i rosyjska, spotkały się wreszcie, ich wzajemne powitania miały charakter nader serdeczny i przyjacielski. Kilka lat wystarczyło, żeby ta sytuacja się zmieniła. Adolf Hitler zdecydował się ruszyć na wschód i zaatakował Związek Sowiecki. Oto propaganda, którą uprawia plakat tamtych czasów wzywający do zgłaszania się do armii, by walczyć o ojczyznę. A to z kolei obraz niemiecki przedstawiający na froncie wojska SS, które będą się z tymi Sowietami zmagały. Jeszcze jeden obraz niemiecki z tego okresu, też pokazujący Hitlera w otoczeniu żołnierzy na froncie w czasie patrolu, odwiedzania, wizytacji. Oczywiście w tej konfrontacji zaangażowano te wszystkie siły malarstwa socrealistycznego i tu obraz malarza Deindeki pokazujący heroiczną obronę przed Niemcami portu w Sewastopolu przez marynarzy stawiających opór armii niemieckiej. A tu z kolei obraz pokazujący przemoc na okupowanych ziemiach przez Niemców prowadzoną. Oczywiście z tej konfrontacji ostatecznie zwycięsko wyszli Sowieci i to oni zajęli Berlin, zdobyli stolicę Niemiec i na gmachu Reichstagu, tak jak teraz widzimy, zawisła flaga sowiecka. To malarz sowiecki podkazujący wielką paradę, jaka odbyła się w 1948 roku na Placu Czerwonym, podczas której pod grobowcem Lenina, na którego wierzchołku znajdowała się trybuna dla przywódców partyjnych, żołnierze rzucają na ziemię zdobyte niemieckie chorągwie i sztandary wojskowe. Wracamy do bardziej przyjemnych obszarów sztuki. Zostaje nam jeszcze do omówienia dwa jakby ciekawe zjawiska. Zaczniemy od rzeźby. W XX wieku po Rodenie, który wkracza jakby ze swoimi dziełami w początki XX wieku, z wieku XIX, rzeźba już nie da się zagonić jakby z powrotem, jak to było wcześniej, do tych służebnych wobec architektury i przestrzeni publicznej ról. Dlatego też w XX wieku rzeźba odgrywa istotną rolę jako jeden z obszarów artystycznych eksperymentów i poszukiwań. Ale obok tych działań rzeźby, które dają się wpisać w sposób czysty w kierunki wcześniej omawiane, przypomnę, że mieliśmy okazję zetknąć się z twórczością rzeźbiarską Picassa, a dodam, że byli też inni rzeźbiarze kubiści. Widzieliśmy też Boccioniego, jedyną formę ciągłości przestrzeni, jako wzorcowy przykład rzeźby futurystycznej. Oczywiście istnieją rzeźby ekspresjonistyczne, surrealistyczne.
Więc dają się oczywiście w ramach tych kierunków omówionych dzieła rzeźby bez trudu odnaleźć, ale są też tacy artyści, którzy wpisali się jako najwybitniejsi przedstawiciele sztuki rzeźby XX wieku, którym nie dałoby się tak łatwo przypiąć jakiejkolwiek etykietki z wymienionych tutaj kierunków. I teraz właśnie im poświęcimy chwilę i ich twórczość będziemy oglądali. Zaczniemy od jednego z najgenialniejszych artystów XX wieku, rzeźbiarza rumuńskiego pochodzenia, Konstantina Brancusiego. Jego pisownia nazwiska wydaje się troszkę skomplikowana dla nas, bowiem takiej literki S z ogonem nie mamy, a i na danie umieszczamy Daszka, ale pocieszę, że uprawnione u nas jest pisanie tego nazwiska bez tych wszystkich dodatków. Normalnie tak, jakbyśmy to po polsku napisali, Brancusi. Konstantin Brancusi urodził się oczywiście w Rumunii, w małej wsi. Zatem wzrastał w środowisku wiejskim i jego droga do sztuki była naprawdę skomplikowana, bowiem to chłopskie dziecko z ubogiej prowincji powoli jak gdyby szło tą drogą ku przyszłej swojej karierze i sławie. W latach końca XIX wieku studiował w sztuce, w takiej szkole rzemiosła w miejscowości Krajowa. To jeden z regionów Rumunii. A potem już dopełnił tej nauki w Szkole Sztuk Pięknych w Bukareszcie. I to właśnie w Bukareszcie trafiło mu do rąk wydanie jakiejś gazety czy czasopisma z reprodukowanymi tam pracami Rodena. Zrobiły na nim tak ogromne wrażenie, że młody artysta postanowił poznać osobiście wielkiego francuskiego twórcę i zostać jego uczniem. Dlatego też zdecydował się na podróż do Paryża. Tyle tylko, że nie mając pieniędzy, odbył ją właściwie pieszo. Dlatego zajęła mu ta podróż do Paryża trochę czasu, bo i po drodze zatrzymywał się m.in. właśnie w Budapeszcie, Wiedniu, Monachium, Zurichu, Bazylei, by na końcu w tym Paryżu się znaleźć. No i tam zdołał się dzięki naprawdę wybitnym, tworzonym już wtedy znakomitym pracom, dostać do Akademii Sztuk Pięknych, czyli École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, gdzie przez kilka lat studiował i wtedy właśnie jego prace zwróciły uwagę Rodena. Oto jeden z wczesnych dzieł stworzonych przez Brancusiego, w których da się zauważyć wpływ wielkiego Francuza. To właśnie ta malarska formuła, którą tutaj tworzy Brancusi, jest wprost wzięta jakby z języka Rodena. Sama forma rzeźby wykorzystuje te efekty fakturalne, czyli to non finito, którym tak mistrzowsko Roden się posługiwał. A samo dzieło jest jeszcze klasycznym przykładem symbolizmu. Ale błyskawicznie artysta jakby od tych rodenowskich bezpośrednich wpływów uwalnia się i tworzy swój własny język twórczy, który stanie się jego znakiem rozpoznawczym. Polega on na coraz większym jakby upraszczaniu formy przedstawieniowej, także w pewnym momencie artysta znajdzie się na granicy sztuki przedstawiającej i abstrakcyjnej. Do tego dochodzi jeszcze wyraźne jakby inspirowanie sztuką pierwotną. To wyraźnie daje się wyczuć w Pocałunku, który tutaj oglądamy z 1907 roku, gdzie w bloku kamiennym artysta wyciosał jakby dwie sklejone ze sobą postacie mężczyzny i kobiety w akcie całowania i obściskiwania. I znowu popatrzmy, jak Brancusi wchodzi tutaj w dialog ze swoim mistrzem. To oczywiście pocałunek Rodena. I widzimy i pewny związek, ale też i daleko idącą
przepaść, która te dwa światy rzeźby dzieli. A przy okazji jeszcze zobaczymy obraz Toulouse-Lautrec'a, który też mamy ten sam jakby, tę samą sytuację i co nam podpowiada, że, nie, że być może Brancusi i tutaj miał też swoje źródło bezpośredniej inspiracji do stworzenia własnej wersji pocałunku. Pocałunek potem powtarza w kolejnych wersjach i teraz je właśnie widzimy, kamiennych. Przypominają one na tym etapie powstające rzeźby Modiglianiego, malarza, przedstawiciela École de Paris, czyli szkoły paryskiej, żyjącego, mieszkającego tak jak Brancusi wówczas w Paryżu. W 1909 roku powstaje jedna z takich kluczowych prac Brancusiego, która już jakby prowadzi go do tej ostatecznej formuły przez siebie wymyślonej. Śpiąca muza to tak jakby realizacja tamtego snu, od którego zaczęliśmy oglądanie prac Brancusiego, ale już z daleko idącą jak gdyby syntezą i uproszczeniami. Jajowata forma, tylko lekko jeszcze zarysowująca kształt twarzy, nos, usta, łuki i włosy w głębi, leży na surowym, drewnianym kubie, będącym obciętym kawałkiem drewnianego bala. A to już od lana w brązie ta sama śpiąca muza. I tutaj wychodzi jeszcze jedna ciekawa, potem widoczna w pracach Brancusiego cecha. Mechanicznie gładka powierzchnia, niemal jak lustro wypolerowana, także na powierzchni dzieła odbija się jakby dokolny świat, jak w zwierciadle zdeformowanym. I 24 rok, forma owalna, jajowata, zostaje pozbawiona jakichkolwiek cech rozpoznawalnych i jesteśmy już właściwie u progu abstrakcyjnej rzeźby. Rzeźba nosi tytuł Narodziny Świata, jest takim pra-mitycznym jajem, z którego wszystko jak gdyby wyjdzie, tak jak to w niektórych mitach kosmogonicznych Greków było opisywane. Nie jest też obojętny Brancusi na wpływy sztuki afrykańskiej. Widać to świetnie w dwóch wersjach rzeźby zatytułowanej Panna Pogani, 1913 rok. Albo w kolei w Białej Murzynce bez trudu zauważymy wpływ rzeźby cyklackiej, słynnych idoli cyklackich sprzed tysięcy lat. Ogromnym skandalem okazało się wystawienie na jednej z wystaw nowej pracy Brancusiego zatytułowanej Księżniczka X. Powszechnie tę formę zinterpretowano w sposób seksualny jako formę faliczną, ale ta wypolerowana znowu do niemal lustrzanej formy rzeźba była przetworzeniem biustu, popiersia, doprowadzonym do takiego kształtu. Tors młodego mężczyzny znowu na bardzo ciekawie uformowanym podeście prezentowany. To trzy jakby walce i znowu dochodzimy do tych właśnie idoli cyklackich i ich właściwie uproszczeń dochodzących do formy niemal abstrakcyjnej. No i teraz mamy dwa dzieła, które należą do tej klasyki dzieł Brancusiego. Ptak w przestrzeni, wyglądający jak taka właśnie strzelająca w górę jakby rakieta, no a tutaj z kolei koguta oglądamy. Artysta gromadzi te swoje dzieła w pracowni, powtarzając je w kolejnych odlewach, dokonując ewentualnie pewnych kolejnych korekt i uproszczeń, by właśnie osiągnąć ten punkt jakby krytyczny owego spotkania formy rozpoznawalnej, przedstawiającej i abstrakcyjnej. Po latach to, co zgromadził w swojej pracowni wraz z samym wyposażeniem, testamentem zapisał państwu francuskiemu.
Dlatego cała właściwie pracownia Grancusiego została zdemontowana, zinwentaryzowana i przechowana w skrzyniach. I gdy po latach zbudowano słynne Centrum Pompidou, ogromne gmaszysko, w których można oglądać dzieła sztuki nowoczesnej między innymi, przed tym centrum postawiono pawilon, a w nim odtworzono pracownię Brancusiego z wszystkimi dziełami, które tam właśnie się kiedyś znajdowały. Wśród tych dzieł rozpoznajemy naszego ptaka przed chwilą oglądanego w dwóch wersjach chociażby. Widzimy też śpiącą muzę, a także inne dzieła, na które trzeba będzie zwrócić uwagę, w szczególności te wyglądające jak słupy, wyrzeźbione, niekończące się kolumny. Teraz oglądamy samego artystę w tej pracowni, którego sfotografowano na tle tych właśnie dziwnych tworów. Czym mamy do czynienia? Oto przed nami rycina pochodząca z książki, w której opisywane były tradycje ludowe Rumunów. I w tej to książce opisano praktykowany od dawna zwyczaj, czy od wieków zwyczaj, stawiania za miastem na rozstaju dróg takich rzeźbionych słupów, które często miały formę krzyży, ale niekoniecznie. Więc nie były to tak zwane przydrożne krzyże do modlenia czasami służące. Konstantin Brancusi znał doskonale ze wspomnień z młodości te właśnie słupy, które w późniejszym okresie inny wybitny rumuński, tym razem naukowiec, religioznawca i znawca mitów, Mircea Eliade, opisał w jednym ze swoich artykułów i powiązał te słupy stawiane w Rumunii z mitologicznym wyobrażeniem tak zwanej osi świata, czyli axis mundi, wyznaczającej pewien widoczny dla wszystkich element budujący jakby oś, według której połączona była Ziemia z niebem i która była jakby centrum świata przestrzeni ziemskiej. Odwołując się do tych właśnie rzeźbionych surowo słupów, zaczął w niewielkiej sposób początkowo skali Brancusi kształtować właśnie takie pionowe, abstrakcyjne rzeźby, będące jakby powtarzającymi się koralikami, ogniwami owalnymi, ale w pewnym momencie miał szansę zrealizować tę formę w skali wyjątkowo monumentalnej. W 1937 roku rządzący wówczas Rumunią król zaprosił bowiem Brancusiego z powrotem do Rumunii. Chciał mu nawet zaproponować, by przeniósł się z Paryża do ojczystych stron i w tym celu nawet artyście ofiarowano grunt, na którym miał stanąć jego dom i pracownia w stolicy regionu, z którego się wywodził, Targu Dziu. Artysta jednak nie chciał opuszczać Paryża, dlatego też przyjąwszy ten teren, postanowił zamienić go w rodzaj parku publicznego, zaopatrzonego w dzieła do tego celu specjalnie stworzone. Centralnym elementem w tym całym założeniu jest niekończąca się kolumna licząca sobie bagatela prawie 30 metrów, tak jak kolumna Trajana w Rzymie, odlana z brązu, połyskująca jakby złotą powłoką, która robi właśnie to niesamowite wrażenie w przestrzeni, w pejzażu osadzona. Alberto Giacometti to kolejny wielki rzeźbiarz, z którym się teraz będziemy zakumplowywali. Alberto Giacometti był Szwajcarem, ale z włoskiej części, z włoskiego kantonu Szwajcarii, czyli tak zwanej Szwajcarii, włoskiej Szwajcarii z Lugano. I dość wcześnie trafił do Paryża, tak jak Brancusi, tyle że już niekoniecznie wędrując pieszo, zresztą dużo bliżej, nie da się ukryć, do Paryża. Tu również na etapie wczesnym ogromną rolę w kształtowaniu się sztuki Giacomettiego odegrał Rodin, którego artysta jeszcze zdążył poznać i któremu też jako asystent przez pewien krótki czas towarzyszył.
Oczywiście szybko zaczął też tworzyć własny język artystyczny. I tutaj przynajmniej na początku tej drogi Giacometti stał się surrealistą, czyli związał się z grupą surrealistów. I oto przykłady na rzeźby surrealistycznej, którą wykonywał Giacometti przed II wojną światową. Niewidzialny obiekt to rzeźba przedstawiająca jakby tronującą postać kobiecą. Jej proporcje i uproszczenia znowu żywcem przypominają idole cyklackie. Ale po II wojnie światowej Giacometti zmienia formułę swojej rzeźby, wprowadzając nowy element, fakturę. Powierzchnie rzeźby będą wyglądały, jakby były poddane swoistej erozji, wytrawianiu, działaniu czynników atmosferycznych, bowiem są porowate, szorstkie, jakby wytrawione, czego nie było w tych rzeźbach sprzed wojny. Te rzeźby stają się jakby monumentami samodzielnymi lub w całych układach kilku figur ustawionych na wspólnej płaszczyźnie. Wyglądają dziwnie, jakby były to postacie podane jakiemuś procesowi odchudzania, doprowadzonym do granicy właściwie, jak gdyby no niemal zaniku, bo te kończyny dolne czy górne u tych postaci wyglądają jak niemal cienkie druty. Ale we wszystkich tych rzeźbach ogromną jak gdyby rolę odgrywa ta pulsująca, biologicznie jakby niemal żywa faktura. I kolejna praca Brancusiego przed nami, też prezentująca te postacie połączonej we wspólnej płaszczyźnie. Siedem postaci i głowa. Tu z kolei jakby dialog toczy Giacometti z pracami, z tą słynną grupą rzeźbiarską Rodena, czyli mieszczanie z Calais. I jeszcze jedna taka właśnie też praca Giacomettiego. Oczywiście te prace już nie są związane z surrealizmem. Tworzą jak gdyby rodzaj rzeźby figuratywnej o bardzo indywidualnym charakterze. Szczególnie ciekawe w tym kontekście wydają się przedstawienia postaci idącej, którą artysta rozwinął w całej serii powtarzalnych przedstawień. To szkic, który uchodzi za jakby punkt wyjścia, taki zapis pomysłu, który potem artysta rozwija. I znowu Rodin się pojawił, Tors, studium przygotowawcze do postaci Jana Chrzciciela Rodena i mamy tutaj Giacomettiego. A do tego jeszcze nam doskoczy jedyna forma ciągłości przestrzeni Brancusiego. Już mamy trzy światy rzeźby połączone jedną jakby wspólną ideą jakby kroczenia, wędrówki z tym rozkrokiem szerokim. I jeszcze dwie wersje tego właśnie. Jeszcze jedna wersja sfotografowana z dwóch różnych stron idącego. Henry Moore to następny wielki rzeźbiarz, którego do tej triady Brancusi, Giacometti dołożymy. Również rzeźbiarz, którego twórczość trzyma się jeszcze świata figuratywnego i też osiągnęła swoją własną, indywidualną postać. Ten Brytyjczyk rozpoczyna swoją drogę w rzeźbie jeszcze przed II wojną światową, ale tak naprawdę najważniejsze jego prace powstaną już po zakończeniu wojny. Istotny jest tutaj ten właśnie rysunek z 1942 roku, w którym artysta definiuje formę otwartą rzeźby, jakby otwierającą się prześwitami, jakby otworami, które pozwalają jakby rzeźbę postać zobaczyć od środka. Ten rysunek poprzedza praca, którą teraz oglądamy, wykonana z drewna.
wrzeźbiona w drewnie, takiej postaci leżącej. Przypuszcza się, że tutaj szczególną rolę odegrało zdjęcie, pocztówka olmeckiego wojownika z jednej ze świątyń w Meksyku, znajdującej się, którą artysta miał w swoim zbiorze i od której jak gdyby wyprowadził tę formę leżenia w swoich pracach, w swoich rzeźbach. No i zaczyna się kolejna seria właśnie powtarzająca ten układ leżącej postaci, ale z coraz większym, jak gdyby, jak zobaczymy za chwilkę, syntezowaniem formy w stronę niemal abstrakcji. Do najbardziej sławnych dzieł Mura zaliczymy też grupę rzeźbiarską umieszczoną w plenerze Anglii, zatytułowaną Król i Królowa. Dwie jakby tronujące figury, jakby ze świata mitologii wyprowadzone, panują w krajobrazie, wpisując się jakby w niego. No tu mamy z kolei taką też parę rzeźbioną przez Maxa Ernsta, surrealistę. Tym światom jest często do siebie bardzo blisko. I da, jako kontekst rzeźby z czasów starożytnego Egiptu teraz przywołałem, ukazującą parę właśnie takich dostojników z ich mastaby grobowej pochodzącą ze Starego Państwa. I jeszcze jedna wersja Króla i Królowej Mura, tylko już w mniejszej skali niż tamta. Rzeźby Mura miały czasami też okazję zbliżyć się, a nawet czasami przekroczyć granice abstrakcji. No tutaj trudno mówić o abstrakcji, przekroczeniu tej granicy, ale forma rzeczywiście bliska jest abstrakcyjnej. Na zamówienie pewnej organizacji w Stanach Zjednoczonych powstał pomnik energii nuklearnej, który stanął przed Politechniką w Chicago, Wydziałem Fizyki, zdaje się, który ma formę właśnie jakby grzyba wybuchu nuklearnego i tym samym jakby no, zbliża się do abstrakcji. Przez pewien czas partnerką Mura była rzeźbiarka Barbara Hepworth, które tutaj pracę oglądamy i które są bardzo bliskie murowej wersji rzeźby. Dodam, że rzeźba Henry'ego Mura odegrała ogromny wpływ na kształtowanie się rzeźby dwudziestowiecznej. Wielu artystów w różnych krajach wyraźnie do tego Mura będzie nawiązywało, także w Polsce. I jeszcze jeden na koniec wielki rzeźbiarz XX wieku, Aleksander Calder przed nami. To Amerykanin z kolei, który przeniósł się też do Paryża. Tu już tym razem Rodin nie odegrał istotnej roli, ale Aleksander Calder niewątpliwie ma ogromne zasługi na polu rzeźby, bowiem wprowadzi do niej element dotąd nieobecny. Ale przede wszystkim trzeba powiedzieć, że tym razem to będzie rzeźba już nie figuratywna, ale o charakterze abstrakcyjnym. Co prawda w samych początkach, jeszcze w okresie międzywojennym w Paryżu, Calder, który głównie pracował w metalu, za pomocą drutów wykreowywał postacie rozpoznawalne, ale potem już przedstawiające na przykład ludzi czy zwierzęta, ale tu już mamy formę abstrakcyjną. Praca nosi tytuł Sieć na homary i ogon ryby. Surrealizm w czystej wodzie można w tytule od razu dostrzec, ale i rzeczywiście w samej pracy pewien związki z surrealizmem dadzą się zaobserwować. Ale ważniejsze jest nie treść, a forma tej rzeźby, bo właśnie zmontowana z elementów metalowych rzeźba zawieszona została po środku sali w taki sposób, że rzeźba w trakcie porusza się, krótko mówiąc, jest rzeźbą mobilną. I to jest właśnie chyba jedno z najważniejszych rewolucyjnych elementów, które do rzeźby dołożył Calder, bowiem wprowadził w rzeźbę
realny, swoją rzeźbę w realny ruch, wykorzystując właśnie te chybotliwe zawieszenia, powierzchnie poddane jakby ruchowi powietrza i już nam się rzeźba cały czas porusza. Takie właśnie rzeźby nazywał mobilami i miały one właśnie charakter ruchomy. Kolejny mobil nam się teraz pojawił. I jeszcze jeden. I kolejny. Niektóre z tych właśnie wielkich form mobilnych kaldera są naprawdę duże. Ale były też i stabile, czyli rzeźby wykonane z metalu w formie stałej, tak jak ta przestrzenna rzeźba abstrakcyjna stojąca sobie w Paryżu. I jeszcze ostatnie nasze dopełniający element w tej dzisiejszej lekcji. Przeniesiemy się już za ocean, wywędrujemy z Europy. Do tej pory tego właściwie poza starożytnością nie praktykowaliśmy, czyli nie bywaliśmy w innych kontynentach. To wtedy ostatni raz widzieliśmy i Azję, i Afrykę. Następne, kolejne fazy skupiliśmy już na sztuce europejskiej, która jest głównym celem zajęć z historii sztuki. Ale teraz w XX wieku nie da się już w granicach Europy zatrzymać, bowiem będące w sferze wpływów europejskich światy pozaeuropejskie zaczynają się aktywizować artystycznie i dawać niezwykle ciekawe twórcze efekty. A w szczególności dwa takie obszary tutaj są dla nas ważne. To będzie Ameryka Północna i Ameryka Południowa i Środkowa. Zaczniemy od tej Ameryki Środkowej i Południowej, w której dojdzie do swoistej fuzji różnych składowych elementów czerpanych z tradycji sztuki europejskiej, na przykład baroku, zaraz się przekonamy, jak to się dokonuje, z tradycjami sztuki afrykańskiej i indiańskiej, bo przecież społeczności dzisiejszych takich krajów właśnie jak Meksyk, Gwatemala, Kolumbia, Wenezuela, Peru i tak dalej, Boliwia i tak dalej, to są społeczności, które tworzyły się jako swoiste kulturowe i etniczne melanże łączące właśnie przybyszów z Europy, najczęściej hiszpańskiego lub portugalskiego pochodzenia, z nawożoną tutaj z Afryki niewolniczą ludnością murzyńską, no i autochtonami żyjącymi tam od wieków, czyli Indianami. Da to niesamowicie ciekawy artystyczny efekt właśnie w latach 30. XX wieku. Gdy w Meksyku, jak i w innych krajach, na skutek światowego kryzysu pojawiły się potężne problemy gospodarcze, rządzący wówczas Meksykiem partia o charakterze skrajnie lewicowym, już można by niemal powiedzieć komunistycznym, postanowiła wyjść naprzeciw artystom, którzy mieli wówczas potężne problemy, żeby przetrwać, wysuwając w ich stronę zamówienia o charakterze monumentalnych publicznych dekoracji malarskich. I tak doszło do powstania fenomenu nazywanego meksykańskimi muralami. Oglądamy tutaj zdjęcie, na którym w kopule szpitala w Guadalajarze oglądamy ogromną dekorację malarską wykonaną przez José Clemente Orozco. Ale pierwszym naszym bohaterem, muralistą był Diego Rivera. To jedna z najsłynniejszych postaci malarstwa meksykańskiego tamtych czasów, połowy XX wieku. I oto przed nami dziedziniec Ministerstwa Edukacji w mieście Meksyk, gdzie w dawnym kolonialnym budynku, o czym świadczy architektura, nasz artysta wykonał właśnie murale, czyli dekoracje malarskie, które można oglądać dzisiaj. I oto fragment tego właśnie
tej sceny umieszczonej tam. No i już mamy. Pojawiają się postacie takie jak Marx. W innym części można zobaczyć Engelsa czy Lenina. Proletariat, chłopów, kapitalistów, burżuazję, finansjerę i żołnierzy łączących się w takich wizjach jakby polityczno-historycznych, w których pobrzmiewa wyraźnie echo dawnego malarstwa baroku, ale także oczywiście w kontekście mitologii indiańskiej tworzone są te murale. Diego Rivera był zapraszany do Stanów Zjednoczonych do realizacji kilku swoich wielkich kompozycji, między innymi w Instytucie Sztuki w San Francisco. Mural teraz oglądamy. A to z kolei w takiej samej placówce, tylko że w Detroit, mieście ówczesnego przemysłu, gdzie właśnie temu przemysłowi Rivera składa wielki hołd, tworząc te właśnie monumentalne kompozycje z maszynami i proletariatem, który te maszyny obsługuje. Tak wygląda to, ten hall w muzeum w Detroit z tymi kompozycjami Rivery. José David Alfaro Siqueiros to kolejny właśnie artysta związany z grupą muralistów, tak jak jego poprzednik. Także twórca wielkiej kompozycji, ale także jak poprzednik zatwardziały komunista. Stąd i też wymowa tych prac ideowa jest oczywista. Oto przed nami portret burżuazji malowany jako wielki mural przez Siqueirosa. I kolejna jego praca z bóstwami indiańskimi, które w akcji są, by walczyć z amerykańskim imperializmem. Na tym tle wygląda skromniej twórczość Fridy Kahlo. Nie była muralistką, bo kondycja fizyczna jej na to nie pozwalała, ale związawszy się z Diego Riverą, którego była kochanką, partnerką przez parę ładnych lat, stworzyła własny język sztuki, w którym ogromną rolę odegra tak zwany realizm magiczny. Bowiem też była, Frida Kahlo była swego rodzaju bombą kulturowo-etniczną. Jej ojciec był imigrantem z Niemiec, matka miejscowa. Przez matkę była powiązana z Indian, w jej matce płynęła krew indiańska i kreolska. Wraz z tym niemieckimi genami od ojca to była mieszanka naprawdę wybuchowa. Do tego wszystkiego jeszcze dochodziło nieszczęście, które się Fridzie Kahlo w młodości zdarzyło. Była ofiarą wypadku tramwajowego, w wyniku którego została ciężko ranna i jej kręgosłup między innymi został uszkodzony. I to było jednym źródłem cierpień, ale także i problemów, z jakim się nieustannie zdrowotny borykała. Jej sztuka jest bardzo autotematyczna, skupiona jakby na niej samej, stąd autoportret pojawia się w jej sztuce bardzo często. Oczywiście nie ma w nim żadnego grama narcyzmu. To sztuka, którą Frida Kahlo tworzy swoistą jak gdyby dialog z samą sobą i światem, kulturą, której jest częścią. Przykładem niech będą te dwie Fridy, które teraz oglądamy, podwójny autoportret dwóch wcieleń autorek połączonych wspólną aortą. Jedna jest ubrana w strój europejski, a druga ludowy meksykański. I ta Frida wykazuje się dużo większą witalnością niż ta Europejka, która zdaje się wykrwawiać tutaj z częściowo nieszczelnej końcówki aorty. W tej drugiej pracy, złamana kolumna, pojawia się ten właśnie wątek cierpienia, jaki wiązał się z wypadkiem i potem serią operacji, których część właściwie tylko pogorszyła stan zdrowia artystki. Przeskakujemy jeszcze na koniec do Ameryki Północnej. Już w okresie międzywojennym sztuka Stanów Zjednoczonych Ameryki zaczyna coraz bardziej uniezależniać się od takich bezpośrednich wpływów europejskich.
I szczególnym jakby polem tej właśnie niezależności stały się działania w obszarze realizmu, który miał o wiele silniejsze zakorzenienie w sztuce amerykańskiej niż w europejskiej tamtych czasów. Tyle tylko, że ten północnoamerykański realizm jakby pokazuje ten świat, który się w Ameryce stworzył, świat wielkich miast, metropolii, przemysłu. To nie jest opowieść o pięknie przyrody niezwykłej i fascynującej, jaka w Stanach Zjednoczonych jest w wielu miejscach. To jest jakby świat całkowicie jakby od natury oddzielony tym, co do tego świata włożył człowiek, tak jak w tej pracy malarza Charlesa Schillera, którym zatytułowany Amerykański pejzaż, a który jest po prostu widokiem zakładu przemysłowego nad brzegiem kanału położonego z kominem, silosami i tak dalej. Ale takim czołowym przedstawicielem realizmu amerykańskiego tamtych czasów okazał się malarz Edward Hopper, traktowany dzisiaj też jako jeden z największych artystów XX wieku. Czasy wielkiego kryzysu, okres po nim, pierwsze lata powojenne, to są jakby realia, które nam artysta w swoich dziełach opisuje. Do najbardziej sławnych prac Hoppera zaliczymy ten dom przy torach, jakaś dziwna secesyjna willa stojąca na tle zupełnego nieba, bez jakichkolwiek elementów natury, jak drzewa i tak dalej, poprzedzona linią kolejową, torami, które jak gdyby tworzą podstawę dla tego dziwacznego tworu. Ten frapujący obraz, jakby ze snu wyprowadzony, zainspirował do stworzenia scenerii jednego z najsłynniejszych filmów amerykańskich tamtych lat, Psychozy, nakręconej przez wielkiego klasyka kina Alfreda Hitchcocka. Dom na wzgórzu, w którym mieszka rzekomo matka bohatera tej opowieści, prowadzącego motel, przypomina właśnie ten dom przy torach Hoppera. Zresztą jest to oczywiste, bo po prostu reżyser sobie zażyczył, żeby taką właśnie postać nadać temu domowi. Nocne śmy wyglądają w ogóle jak kadr z filmu wyjęty, tylko takiego filmu noir, ciemnego, mrocznego, jakiegoś kryminału rozgrywającego się w przestrzeni miast w świetle neonów, latarni nocą. I takie właśnie nocne ćmy zgromadził artysta przy narożnym barze, przy kontuarze obsługiwanych przez barmana. I znowu te postacie siedzą w tej przestrzeni zupełnie jakby obce sobie nawzajem, wyizolowane, wyalienowane. Motyw kina pojawia się jeszcze też w innym obrazie Hoppera, mianowicie już wprost scenie przedstawiającej kino z 1939 roku, z czekającą na spóźnialskich widzów panią z obsługi. W głębi na ekranie da się zauważyć, tylko bardzo słabo to widać, zarys postaci King Konga. Do najbardziej wspaniałych prac Hoppera zaliczymy też taką serię aktów ukazujących nagie kobiety we wnętrzach, obserwujących świat z wysoka. No pamiętajmy, Drapacze chmur. To jeden obraz, a to drugi, kolejny słynne dzieło Hoppera. I jeszcze jedno dzieło, Pokoje nad morzem, malowane już po wojnie, z otwartymi drzwiami, które zdają się wprost na morze, czy na ocean wychodzić, ale to oczywiście efekt, który artysta zaobserwował w takich przydomnych bungalowach pod wynajem dla wypoczywających turystów zniesionymi. I na tym kończymy tę lekcję. Żegnamy się. Do miłego usłyszenia.